O, super, dziękuję ci. Gdybyś coś ci tam przyszło takiego ważnego, że chciałabyś ewentualnie przekazać, to na czacie jest tutaj taka możliwość pisania na czacie, wiesz? I na tym czacie, jak napiszesz, to i ja, i Asia będziemy widziały, tak? Dobrze, Asiu, jesteś gotowa? To wyszukajmy, proszę, ciało subtelne Joli. Jest. Jak ją widzisz, Asiu? Przy kurtyni eterycznej stoi, w eterze jeszcze. Na pierwszy rzut oka nie widać, że coś z tym ciałem jest nie tak, ale ono jest jakieś dziwne. Takie stoi tak jakby robotycznie. A powiedz mi, ona stoi we własnej przestrzeni, czy ona z niej wyszła? Bo ja nie widzę Nie, nigdzie tej przestrzeni. ona jest przy kurtyni eterycznej, dosłownie przy krawędzi, gdzie tam już zaczynają się też inne wymiary. A Tam. dlaczego tam jest, w tamtym miejscu? Bo gdzieś za tą kurtyną jest świat, z którego wyłapał ją tutaj byt, z którym mamy do czynienia. Myślę, że tak jakby podeszła tam, gdzie jest ktoś, kto sprawuje nad dlatego. Czy ona w ogóle ma jakąś cząsteczkę świadomą, naszej obecności w sobie? Ma, ale moim zdaniem traci tę świadomość ciało subtelne. Czy ona, ta cząsteczka rozpoznaje nas? Tak. A zapytają, dlaczego nas zawołała, dlaczego poprosiła o tę pracę? Ona mówi: zdejmijcie ze mnie tą drogę, zdejmijcie ze mnie te zobowiązanie. Zobowiązanie. A czym jest to zobowiązanie, Asiu? To jak ona to mówiła, to ja usłyszałam to na dwa głosy, tak jakby mówiło to ciało subtelne i ten byt. A zobacz, o czym ona mówi, czym jest to zobowiązanie, które chce ściągnąć z siebie. Ciało subtelne tłumaczy, że ktoś jej każe gdzieś chodzić i ona kieruje się tam, gdzie ją woła, ale ona nie chce tam chodzić. Dobra, to gdzie jej każe chodzić? Skąd dokąd? Gdzie musi chodzić? Właściwie to nie ma większego sensu, to jest, co jej kazane jest robić, bo tak, w jedną stronę w eter, w drugą, podejść do tego miejsca, zostań. Sprawdźcie, kto tam idzie. Kogoś widzisz? Opisz to. Przesuń się w lewo. Pójdź, nie wiem, 20 metrów dalej. Zobacz, co tam się dzieje. A kto jej wydaje takie komendy? Ona odbiera tak jakby tylko komendę tego bytu, które on dostaje. A z jakim bytem tu mamy do czynienia, Osiu? Kto to jest? No właśnie, bardzo ciężki byt. Jest to byt stworzony laboratoryjnie typowo, jest to hybryda istoty humanoidalnej z możliwością zmiany w robota, uzbrojonego, z bronią, z bardzo dużym jakimś pistoletem, Czyli które... można powiedzieć, że to jest bardziej jak cyborg, jak maszyna, niż jakieś ciało, jakaś istota. To ma w ogóle świadomość. Ma na pewno świadomość taką, że nie wie, dlaczego musi to robić, wykonywać pewne rozkazy. Wygląda to tak z tym bytem. Czy to jest bardziej to, czy bardziej to? On nie dostając rozkazów, nie zmienia tak jakby swojej formy humanoidalnej. Wygląda prawie jak człowiek. I jak nawet taki dosyć przystojny mężczyzna, jeżeli dostaje rozkaz, od razu tworzy się pancerz, zmienia mu się twarz, pług jest zamaskowany, tu jakby cyberskóra, coś takiego, to jest sztuczna twarz, ręce, typowo robot. Jak dostaje rozkaz, ta przemiana jest natychmiastowa u niego. To Ma jakieś imię, Osiu? Ja nie wiem, czy to jest jego numer, czy nazwa.
Eter czyta tak. Ja ją wypowiem w całości, natomiast potem jest ciężka, więc możemy ją sobie tak skrócić trochę. Skrócimy. Tak, bo to ciężko się wymawia. Przeczytałam tak. T1.A.I. Ukośnik łamane przez SKT. To zostaniemy przy tej jeden, będzie nam To łatwiej. jest to jego numer i jest to drużyna, do której przynależy te SKT, prawdopodobnie A jest ich więcej? tak. Wiem, że jest ich więcej, ale przebywają w swoim świecie. Dobrze, Asiu, to cofnijmy się na linii czasowej Joli i zobaczmy, w którym momencie T1 pojawił się na horyzoncie i w którym momencie jakby ją tutaj dopadł. Chodził, widzę, że w eterze byt chodził. Nie zupełnie, on został wysyłany na misję, kiedy wychodziła też z poprzedniej inkarnacji. Tam widzę pierwsze wyłapanie, ale tylko popatrzył. Natomiast całkowite wyłapanie ciała fizycznego i subtelnego nastąpiło, kiedy tutaj Jola miała około 4-5 lat. Ziemskich. Dobrze, to zobaczmy, dlaczego, kto go w ogóle wysłał, kim jest ta osoba, która nim zarządza, skąd pochodzi. To jest ten sam wymiar, z którego pochodzi ten byt. I jest to przywódca, który wysłał tej drużyny SKT. A w jakim celu wysłał tą drużynę tutaj w ten wymiar astralny? Od zawsze ten przywódca miał zapędy, żeby pokonać ludzi. I nie ma takiego dokładnie określonego celu, w jakim on to zrobił, tylko że tak jakby zaczęli wyłapywać ludzi, namierzać ludzi, i jego celem na przyszłość, co mu trochę nie wyszło, było to, że planował ciała subtelne ściągnąć w swój wymiar. No dobrze. Ale nie A mógł. ile osób ta grupa tych uzbrojonych hybryd, ile ciał subtelnych, fizycznych zdołała wyłapać? Od tamtego momentu, kiedy zostali, że tak powiem, wpuszczeni w ten wymiar? Pokazuje mi się, nie widzę dokładnie cyfry, ale na pewno nie mniej niż 10,5 miliona osób. Ciał subtelnych. No i co z tymi ciałami zrobili? Tam coś w ogóle nie zadziałało. Dlaczego? Dlatego, że pewne wgrane programy i tworzenie hybryd na szybko w laboratorium, a mają bardzo wysoko rozwiniętą technologię, ale szli na sztuki, czyli na akord, żeby tworzyć, zaczęła działać źle. Te istoty się psuły, nazwę to tak. Więc co robili? Praktycznie zamiarem było zniszczenie ludzi, podpięcie się do pewnej grupy ludzi, nieważne do kogo, zamiarem zniszczenia ich poprzez oddziaływanie na ciała fizyczne. Tak to wygląda. Ale to co, chcieli, żeby planeta Ziemia była w ogóle niezamieszkana przez ludzi, tak? To jest cel, bo chciałabym zrozumieć te Nie, intencje. inaczej. Żeby planeta Ziemia była przejęta przez nich, maszyny chcą przejąć Ziemię, nie od dzisiaj. Tylko to były zapędy przywódcy tej jednostki, natomiast zapędy przywódcy tego miejsca nie są takie. Czyli jakby osoba, która zarządza tym wymiarem, nie ma takich zapędów. Ma za to bardzo duży problem z buntem. Maszyny się nie godzą na to, że nie są pierwsze.
A ile tych maszyn było wysłanych na tę misję wtedy, kiedy pierwszy raz zwróciły uwagę na Jolę między po wyjściu z poprzedniej inkarnacji, Asiu, bo Na tak powiedziałaś? swoją pierwszą misję i na tamte jeszcze, które się odbywały, wysłane było 12 tysięcy hybryd. I w jakie części tutaj Ziemi były wysłane? One były wysłane w jakąś konkretną Wysyłane w część? różne miejsca, były wysyłane w różne miejsca. Na pewno w eter, po pierwsze, tam gdzie wyłapano między innymi Jolę. Na pewno na Ziemię, poprzez otwarcie portali ziemskich, wychodziły byty na pozór humanoidalne, które nie mogły tutaj wyskoczyć z karabinem, tak jak ten tutaj T1, natomiast przejmowały ludzkie ciała. A w jaki sposób to robiły? Przyjmowały te ciała? Energetyką po prostu zastępowały świadomość Czyli człowieka. wyrzucały ciało subtelne i jakby wchodziły w to ciało? I jak taki człowiek się zachowywał, który był przyjęty przez Różnie. takiej. Zależy, różnie się zachowywał. Zależy to od tego, jaki rozkaz dostał byt, który wszedł w to ciało. Jeżeli dostał niszczyć rozkaz, to ten człowiek zachowywał się jak taki psychopata. Jeżeli dostał rozkaz rozbić, to poszedł, rozwalił coś, w zależności od rozkazu. Nie były one, może inaczej, samodzielne i wolne te istoty w decyzjach. Miały odgórne zadania. Masz zrobić to, to i to, to, to i to. No dobrze, to od tamtego czasu ile takich eskadr było wysłanych tutaj na Ziemię, tych hybryd? Ogólnych prób ataków i przejęcia naszego świata, tak bym to nazwała, i świata też nawet może eterycznego, prób ogólnie było 54. A zobacz, Asiu, czy jest jakieś powiązanie tych istot robotycznych, tak to nazwijmy, z tym, co się dzieje w tej chwili w Rosji i Ukrainie? Widzisz jakiś związek? Tak, o czym mówiłam, widzę związek. Widzę związek. Bo tak, jeżeli próbuje się razy wiele, wysyła się wojsko razy wiele i nie przenosi to skutku, to trzeba posłużyć się czymś innym. A najłatwiej jest posłużyć się wtedy człowiekiem, który też ma wysokie wymagania i ambicje. Czyli rozumiem, że te hybrydy, dokładnie takie same, jaka ingeruje tutaj w Jolę, biorą udział również w tej całej inwazji na Ukrainę, tak? Tak. Jeżeli nie da się jednym sposobem, to trzeba drugim, a według nich, według tych istot, ta wojna przeistoczy się w wojnę też światową, czyli jest szansa, że jeżeli nie w taki sposób przez nich, że ludzie zniszczą się sami. To ułatwia sprawę bardzo. No, wszystko zależy od ludzi, jak do tego tematu podejdą. Jeżeli byłoby tak, jak oni założą, to wtedy mają o wiele mniej pracy, może w ten sposób, tak? Dobrze, wróćmy do Joli. Zobacz, Asiu, czy oprócz tego jednego robota, czy tej istoty robotycznej, czy jeszcze jakaś istota próbowała tutaj się przedostać albo kontrolować kogoś z bliskiego otoczenia Joli? Nie, ponieważ ciężko byłoby, żeby przebił się. Jest tutaj byt, który się przyczaja. Jest to byt świetlisty. Na razie nawet kontroli mentalnej nie zrobił, bo chciałby. Jedyne, co robi, to wysyła złorzeczenia. Dlaczego? Bo jest zły, że nie może pracować. Rozumiem. Przez tutaj tą istotę, to jest inny wymiar.
No to on nie ma szans. A świetlisty dlaczego czeka w kolejce? To co mu daje taką. Przecież chodzi, on atakować chciałby przez dzieci. Rozumiem. Czyli przez te też problemy, które mają te dzieci. Chciałby, czyli czeka w kolejce na swoje miejsce i no i też trzeba będzie tu się tym zająć, bo jeżeli tutaj robotyczny odejdzie, to pierwszym, który wejdzie tam, to będzie anioł. To będzie anioł. Dobrze, i teraz zobaczmy Asiu w takim układzie. Mówisz, że w momencie, kiedy ona wchodziła tutaj w tą linię czasową, w to ciało Joli, on nie ingerował, przyglądał się, wyłapał tylko ją, tak? Tak, nie dostał jeszcze rozkazu do ataku, czy... Rozumiem, a zobacz, czy ona to życie Joli wybierała tą księgę życia samodzielnie i jak wyglądała ta księga? Co było w tej księdze? Mamy wyjątek. Dlaczego? Mamy wyjątek dlatego, że Jola wybrała sobie ciało kobiety. Nie spojrzała w księgę. To ciało subtelne nie spojrzało w A księgę. dlaczego nie spojrzała w księgę? Po prostu weszła w nią? Weszła w Ale rzeczy. zobacz, dlaczego tak się stało. Może dlatego, że wiedziała, że... poprzednie życie, dobrze, już rozumiem. Za każdym razem było negowanie w poprzednim wcieleniu. Tata mówił jej, czytaj książki. Czytaj, im więcej przeczytasz, tym więcej wiedzy zdobędziesz dla siebie. Jej mama powiedziała, że to są bzdury. Nigdy niczego nie czytaj, bo napisać można wszystko. I to dosłownie ja to usłyszałam przy tej księdze, więc ona podeszła, spojrzała tylko, nie czytała tego. Wydawało jej się, że im człowiek mniej wie, tym lepiej śpi. Może się czegoś doczyta, może się wystraszy, może zdecyduje, że nie chce tutaj inkarnować, więc darujemy sobie to. W księdze nie było wszystkiego napisanego, to co ją tu spotka, ale pewne rzeczy tak. To Tylko znaczy że co? ona ich nie widziała. Pewne rzeczy, na przykład, że będzie miała na przykład dzieci z pewnymi problemami, jeżeli zdecyduje się na ciążę. Na przykład to. Tam akurat było, że będzie musiała stawić czoła problemom na tle zdrowotnym, tak? Czyli to już było w warunkach inkarnacji zapisane, że te dzieci będą miały problemy zdrowotne. Że może tak być, że będą miały problemy w ten sposób. Coś jeszcze? Że jej życie, które będzie prowadziła ze swoim, tam jest napisane mężem, nie będzie tym spełnieniem i że ta sytuacja się odmieni poprzez poznanie innego człowieka. Dobrze, to też są warunki inkarnacji, no. Co dalej? Coś jeszcze? Że jej wybory będą zawsze odbiciem tego, co się wewnątrz niej dzieje i żeby zwróciła uwagę na pewno na to, o czym myśli, bo jest w stanie też te myśli przywołać zbyt intensywnie. Mniej więcej Czyli tak. te myśli się manifestują tak jakby, tak? Potrafią się zmanifestować i nawet potrafią być dla niej słyszalne, tak jakby powiedział to inny człowiek. Możesz podać taki przykład, Asiu? Mogę podać na przykład, kiedy z nowo poznaną osobą, tutaj o mężczyźnie, o Tomasz, są takie sytuacje. Jola, tak jakby wie, że on tego nie mówi. A jaki to jest przykład konkretnie? Podaj przykład. To jest coś, co. No. Na przykład, że jest niemądra, mówiąc delikatnie, że ma ze sobą jakiś problem, takie rzeczy słyszała. To jest też odbicie właśnie, po pierwsze też myśli i poczucia winy dużego, które ona ma w środku w tym momencie i to się też manifestuje. Więc to, co było zapisane w księdze, że osoba może mówić rzeczy, które
niezupełnie są, niezupełnie które myśli. I gdzie to w niej jest zapisane, jej ciele, to poczucie winy, gdzie ona ma w sobie? To klatka piersiowa jest pełna, tak. Możesz, Asiu, ciału subtelnemu to pokazać? Tak. Czy ona zechciałaby to wyciągnąć? Ona mówi, że czeka na zgodę. Nie, 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 nie. Nie. Wiesz co? Poproszę, żeby zamknęła wszystkie kanały w tej chwili. Na ten Okej. czas pracy. Nic jakby nie chcę robić, bo wiesz, nie usłyszała też rozkazu, że ma i nie od tej osoby to przecież. Nie? To musi pozamykać, bo tak ona nic chyba nie wyciągnie. Żadne rozkazy do niej teraz nie przychodzą, bo zamknęła wszystkie kanały. Zamknięte. Dobrze. I teraz niech wyciągnie to poczucie winy, które ma w klatce piersiowej. Ona dotyka tu i jest w szoku, że czuje swoje ciało. A co wcześniej czuła? Pancerz, ale nie miała go. Nie było go widać. Bo, a czemu go odbierała? Czemu go czuła? Odbierała to, co ma na sobie we walce T1. Czyli odbierała jego, tak jakby? Bardzo dużo rzeczy jego odbierała. Czyli czuła jakby, że nie wie, kim jest? Czy to takie przekonanie, że ona nie wie, kim jest, jest wywołane tym, że ona odbierała cały czas jego, nie siebie? Odbierała jego, nie siebie, zwłaszcza kiedy był kierowany do walki. A te jej takie stany na przykład, które miała między innymi na szkole językowej, że taka agresja się jej włączała. Zobacz, co było tego przyczyną. Ona odebrała po prostu tutaj rozkaz, który dostał tutaj byt, że ma zaatakować. I wiem, że tam coś było z jakąś kobietą, która jej tak naprawdę niczym nie zawiniła i została tak jakby zaatakowana, była na nią strasznie zła, bez powodu tak jakby. Odbierała rozkazy, ciało fizyczne już też i od ciała subtelnego, ale połączonego właśnie tutaj z istotą zhybrydowaną, która dostała rozkaz w tym momencie ataku na kogoś, a ciało fizyczne nieświadomie odbierając to, zaatakowało przypadkową osobę. Ja się tylko, Dorotka, napiję na rozczarowanie słuchawek. Jestem. Dobrze. Także tak to wyglądało. Czyli tutaj te ataki energetyczne to jest przyczyna tutaj odbioru tej istoty zhybrydowanej. Problemy, które też ma w życiu także. A ten problem z zapamiętywaniem, Asiu, zwłaszcza tego, czego się uczy właśnie, szczególnie języków, zobacz. No, to jest też odebrane od tego bytu. Dlaczego? Bo on działa tylko na rozkazach, on nie ma... A odrobinkę dobrej woli, świadomości wtedy, kiedy jest humanoidalny, jest stworzony, ten byt bardzo walczył o to, żeby utrzymać resztki jakiejkolwiek świadomości, nawet źle powiedziałam, żeby je u siebie otworzyć, bo to, co jest mu kazane robić, nie jest zgodne z tym, co on by chciał robić. Ten byt nie robi tego celowo, że atakuje kogokolwiek. Okej. Okay. A to oddalanie się od ludzi, czyli takie poczucie jakby właśnie takiego oddzielenia się od ludzi, stronienie od nich, brak potrzeby bycia z tymi ludźmi, że nie tęskni za nikim. Robot nie ma uczucia tęsknoty. O nie wpisano mu je w program. Nie ma uczucia, chęci przebywania z ludźmi, bo nie ma takiej potrzeby. Czyli poczekaj, czyli to już się zaczęło aktywować w wieku 4-5 lat u Joli? Takie wyizolowanie emocjonalne? Odrobinkę później, ale to zaczęło się rozwijać. To zaczęło włączać się dopiero wtedy, kiedy przechodziły rozkazy. Ale po rozkazach były takie sytuacje, że to potrafiło też spaść.
Dobrze, ale w którym momencie zaczęło się to włączać? Ile ma lat fizyczna Jola, kiedy? Już subtelnie około 5, ale mogło jeszcze wtedy nie być odczuwalne. Poczekaj, subtelnie, czyli w ciele fizycznym ma 5 lat, tak? Tak, ale subtelnie, czyli delikatnie, może w ten sposób. A kiedy odbiera to już tak, że ewidentnie jest ta izolacja, tak by od tych uczuć, takie odcięcie od tych uczuć? Na pewno już jak wychodziła za mąż, było to bardziej odczuwalne. I może jeszcze odrobinkę wstecz, rok, dwa. A czym się kierowała wychodząc za mąż, jeżeli nie emocjami, nie uczuciem? Nie znam odpowiedzi na to pytanie. Bo jak mi je zadałaś i jak patrzę, co było przyczyną tego, mogłabym powiedzieć, że uczucie, ale to nie zupełnie jest zgodne z tym, co ja widzę. Ja widzę pustkę. Może po prostu, bo tak wypada, może bo ciężko jej było komuś odmówić. Nie mam pojęcia. Ciężko mi to sprecyzować, jest jakby to była taka plama dla mnie, wiesz, Dobrze, mówić. ale to był ten moment, w którym był ten, ta hybryda była aktywna w sensie takiego tego robota. Jak już To był ten czas, okres, kiedy był aktywny. znaczy on zawsze był aktywny jako półrobot, wtedy kiedy dostał rozkaz. No właśnie dlatego to pytam, czy moment, kiedy poznała swojego męża i zgodziła się na to, żeby wyjść za niego za mąż, czy to był ten moment, kiedy on dostawał rozkaz i wypełniał ten rozkaz, czyli był taki de facto robotem i ona go odbierała jako robot, czy nie? Myślę, że mogła odebrać to typowo tak mechanicznie. Ktoś ją poprosił, to się zgodziłam. Chyba to, bo nie widzę innej przyczyny. To jest w ogóle luka, jakby ona sama nie znała odpowiedzi na to pytanie. Myślę, że po prostu tak to wyglądało. Czyli jakby w ten sposób też realizowała tą księgę życia, tak? Że to życie z mężem tak jakby nie będzie Jednak spełnieniem. dzieci były jej wpisane, no to musiała mieć mężczyznę. Może nawet nie męża, ale no, żeby te dzieci mieć, bo był tam zapis, czyli tą ścieżką tak jakby podążała w tej księdze, której No przeczytała. dobrze, ale gdyby się te roboty nie pokazały, to w jaki sposób realizowałaby tą księgę życia, gdyby nie pokazał się ten jeden? Gdyby te roboty się nie pokazały, na pewno mielibyśmy tutaj zupełnie inną sytuację, do czynienia z istotą świetlistą albo istotami. Czyli wtedy w jaki sposób by wpływał na jej relacje z mężem? Na pewno też by bardzo utrudniały relacje, na pewno oddalałyby, też mogłyby prowokować zachowania, czy prowokować zachowania innych osób, żeby ją sprowadzić do parteru. Nie w prawo, to w lewo, byłoby tak. Pierwsze byłyby anioły. Po aniołach byłyby istoty zdemonizowane z niskich poziomów. I tak by to było. A zaobserwuj jeszcze, Asiu, żeby tutaj mieć pewność, czyli to nie jest tak, że obecność tego T1 wpływa na jej świadomość na tyle, że być może gdyby on się nie pojawił, nie pojawił się świetlisty, to być może z tym mężem by jej wyszło i byłaby szczęśliwą osobą z nim. Wiesz co? Myślę, że gdyby się nie pojawił ten jeden, czy wyszłoby z mężem? Uważam, że nie. Dlaczego? Dlatego, że oni po prostu fizycznie też zupełnie są w dwóch innych światach. Mimo to, że tak powiem, człowiek jest bardzo dobry, odpowiedzialny, że dba o rodzinę, dba o dzieci, tutaj nie klikło. Mimo tego, po prostu te osoby tak jakby do siebie niezupełnie pasują. One musiałyby bardzo dużo pracować i Jola z mężem, żeby powiem brzydko, dotrzeć się, ale to też nie wiem, czy to by wyszło, wiesz?
Rozumiem, okej. Okay. Bo chciałam tutaj wykluczyć to. Tam w księdze nie było też napisane, że z mężem będzie miała super życie. Było o dzieciach, ale nie było to sprecyzowane, czy to będzie mąż, bo żeby mieć dzieci, no to nie trzeba mieć męża, prawda? To jedno drugiego nie wyklucza. I myślę, że sytuacja była podobna, bo to wynika po prostu z czegoś innego. No i tutaj poznanie właśnie Tomka jakby spowodowało takie przełamanie w życiu Joli. Można powiedzieć, że zapoczątkował taką rewolucję w jej życiu. Troszeczkę tutaj trafił na dobry ten mężczyzna. Dlaczego? Dlatego, że trafił na moment, kiedy przez jakikolwiek okres czasu T1 nie wykonywał działań wojennych, czyli świadomość Joli była jako człowieka, a nie robotyczna, czyli miała się człowieka otworzyć i akurat taki moment się trafił. To było nie jak wygrana w totka. No dobrze, i zobacz teraz, jak ta relacja wygląda ze strony ezoterycznej. Jakie ona Ona jest zaburzona przez co? zaburzona właśnie przez rozkazy tutaj tej hybrydy, przez to, że Jola słyszy pewne rzeczy i już jest włączona praca. W tym momencie można powiedzieć, że byt pracuje bardzo często. A gdyby tego bytu nie było, to jak widziałabyś ich relacje? Tutaj oni energetycznie są dopasowani według ciebie? Tak jak ty to widzisz, postrzegasz? Może powiem tak, bardziej na pewno niż z mężem dopasowani. Czy by im wyszło, to by zależało też od nich, ale widzę tutaj więź taką, której ona szukała Jola w małżeństwie i jej nie znalazła. Czyli na pewno lepiej się dogadują niż ona z mężem. Chociaż wynikają też pewne rzeczy teraz, że ona też nie jest pewna tej relacji, ale. No, sytuacja wygląda tu ciężko. Dokładnie, dokładnie. A takie poczucie Joli, że to życie to w ogóle nie jest jakby jej, że to nie jej klimat, nie jej towarzystwo i w ogóle wszystko jest nie tak. Ono Z nie czego widzi to wynika? siebie tutaj w tym życiu. Gdzie próbuje się dopasować, tam wie, że nie jest dobrze. Tak jak ten byt nie godzi się z tym, co robi. Ta jego cząstka, którą on w sobie wypracował, nie chce zabijać, a musi. Czyli ona jakby odbiera tutaj znowuż Ona wie, że tego. pracuje tam i on wie, że nie chce tego robić i ona odbiera to, co on czuje, jest nim połączona. A z czego wynika, Asiu, ta trudna relacja z dziećmi? Tutaj mamy czwórkę dzieci, z czego dwoje najstarszych, czyli Brunon i Igor, mają dosyć poważne takie zaburzenia. Tak. Mamy tutaj Aspergera. No, tutaj. Obydwoje plus starszy jest jeszcze hipochondrykiem z tendencją do autodestrukcji. Zobacz, jakie jest podłoże tego. Zaburzenie energetyczne spowodowało też część może z tych fizycznych dolegliwości na pewno. Jeżeli chodzi o te dzieci, które są z małżeństwa, bo tutaj jeden chłopiec jest tak jakby dzieckiem kogoś innego, ale nie zapominajmy, że wpływ robota zaczął się, jak ona była pięciolatką, Tak, czyli czyli jeszcze tych dzieci nie było. to nie jest, może go trochę wybronię, wina tej istoty, bo ta istota sama została stworzona, ona sama jest na posługach zupełnie kogoś innego, kogoś, kto jest wariatem po prostu. Nie dość, że pół maszyną, a pół bytem, ale jest wariatem, bytem, pół maszyną, w którą się sam przemienił w desperacji. Bo ten byt, akurat przywódca tego SKT, miał świadomość, on się sam zmienił. Musiało coś być nie tak w DNA namieszane, że też te dzieci urodziły się z takimi problemami. Przez to. A cofnijmy się, Asiu, zobacz, co z tym DNA tych dzieci jest nie tak. Szczególnie tych dwóch chłopców. Bo to są pierwsze dzieci, Jak praktycznie, patrzę można tak właśnie na to, powiedzieć.
Może to głupio zabrzmi, ale powiem, jak to widzę. Bo widzę tą spiralkę. Dla mnie ona jest odwrotnie. Ja ją widzę tak. Tak jakby ona była przewrócona do góry nogami. A zaobserwuj, gdzie odbierasz ciała subtelne tych chłopców, Brunona i Igora. O, wiesz co, wiem, że są, ale czy ja je tak odbieram? Tak jakby gdzieś daleko wiem, gdzie A stoją. możesz je zawołać, Osiu? Tylko ze względu na to, że mam telepatię, to wiem, gdzie są, ale czy jakbyś zapytała kogoś, czy je odbiera, to by ci powiedział, że nie. Tak jakby ich nie było. Ale... Dobrze. Zawołaj ich, proszę. Idą, ale tylko dlatego, że wołam dosyć tak stanowczo. Bo delikatność tutaj nie zadziała. Tu trzeba po prostu, nie że krzyknąć, ja nie krzyczę absolutnie, ale zawołać stanowczo. Bo jeżeli poprosiłam na początku, to to się nie sprawdziło. Absolutnie nie. I tak pewnie w życiu Majola, że to się kompletnie nie sprawdza. Prośby tutaj są na nic. Do przestrzeni, Dorotko, tak? Tak, idziemy wszyscy do przestrzeni Joli. Ona zobacz, jak ta przestrzeń wygląda. Co to za kurtyna? Jest to czarna dziura, w której ktoś powiesił czerwone zasłony. Bardzo pięknie to wygląda, szczególnie przy końcu jaskini. No dobrze, w takim razie Jola zmienia tą kreację na coś bardziej weselszego, bo my w czarnej dziurze nie będziemy siedzieć ani w czarnej dupie, więc zmieniamy to. Tam ktoś wszedł i zagospodarował sobie tymczasowo tą przestrzeń, bo... A kto tam wszedł? Był jakiś byt chyba z trójki, on tam próbował mieszkać. Powiesił sobie zasłonki, ale nie był w stanie energetycznie przemienić tej przestrzeni. Widocznie jednak nawet jemu nie pasowała i poszedł stąd. Dobrze, Jola zmienia frekwencję w tej przestrzeni i zmienia kreację w tej przestrzeni. Ona kwiaty lubi, łąkę lubi. Tak chce tam mieć i tak sobie to zmienia. No teraz to jakoś to wygląda. Dobrze, więc mamy Igora Brunona. Czy Jola chciałaby jeszcze poprosić pozostałą dwójkę? Tak. Może oni tutaj nie mają takich fizycznych problemów, ale ja myślę, że wszystkie dzieci tutaj, jeżeli zechcą, to dobrze, żeby wszystkie się tutaj oczyściły. Dorotka, mamy dziewczynkę. Przepraszam, a tak mi dobrze. Zapadło, że nie mogę oddychać. Jolu, czy ja dobrze widzę, że jest troje chłopców i jedna dziewczynka? Tak. Okej, bo tak mi się to pokazało, bo nie dopytałam właśnie o te młodsze dzieci. Igor jest najmłodszy. Dobrze, Asiu, mamy tutaj czwórkę dzieci. Tak. I teraz tak. Nie widzisz żadnych połączeń między tymi dziećmi a tą hybrydą? Nawet najbardziej subtelnych? Może wpływ, jaki wywiera na matkę, może być odbierany przez dzieci. I stąd mogą... Czyli one mogą odbierać. Mogą się też w tej sytuacji, zwłaszcza ci dwaj chłopcy, którzy mają tutaj to schorzenie, mogą czuć się zagrożeni, bo to nie wiadomo, co to jest. To trzeba. One odbierają energetykę. Tak, odbierają bardzo, tym bardziej z tym schorzeniem odbiera się zawsze ją bardziej. Bardziej. Czyli one
nie tak jakby tutaj. Czyli rozumiem, że gdyby, kiedy ta energetyka zejdzie tego bytu, tej hybrydy, to Tak. też na pewno będą odbierali mamy inaczej. Inaczej. To samo dotyczy się najstarszego syna, który tutaj też przejawia typowo programy destrukcyjne dla siebie. Czyli też odbiera jakby destrukcję tego. Hybryda nie jeden raz próbowała popełnić, że tak powiem, brzydko samobójstwo eteryczne, tylko nie było jej na to pozwolone. On nie chce tak istnieć. Ten nie chce tak istnieć. On nie chce tego robić. On ma w tym momencie problemy, płyty w grajki, gdzie on musi to robić. On nie chce. Okej. Okay. A jedzenie z konieczności, taki brak apetytu, jedzenie tylko dlatego, że no coś musi jeść, Jola. Bo inaczej się przewróci, jasna sprawa. Mm-hmm. Dlaczego? Mm-hmm. Maszyny nie potrzebują jeść. Mm-hmm. A dlaczego tak łatwo się wzrusza, Jola? Wszystko doprowadza ją w ostatnim czasie do łez bez wyraźnego powodu. I on byle co potrafi wzruszyć, nawet reklama gdzieś w telewizji. No tak, ja to rozumiem, tylko pytanie dlaczego, Asiu? Ja już chcę znaleźć przyczynę, bo to, że tak jest, to wiem. Przyczyną jest to, że byt zhybrydowany wypracował w sobie cząstkę człowieczeństwa. Może źle powiedziałam, cząstkę świadomości. Ta cząstka jest w nim na tyle głęboko zakorzeniona, że jego tak naprawdę intencje i to, co on czuje w środku, jak można go tak nazwać, to nie jeden człowiek mógłby się przy nim schować. I on po prostu jest bardzo emocjonalny na tyle, ile wypracował sobie to. Ona to odebrała. Mhm. On nie godzi się z tym, co robi. On nie godzi się, że musi kogoś zabić. On nie chce tam iść. Płacze z byle powodu wewnętrznie w sobie, bo fizycznie on nie jest w stanie wywalić. Tak, tak, ale tak, to jest wewnętrzny środku, płacz. Tak, w środku. I to się przerzuca na ciało tutaj fizyczne Joli. Ona też tak robi. Byle jaki impuls, a impuls jest wtedy, kiedy jemu coś się każe zrobić. On musi pójść, on nie chce, ale nie ma. Nie ma wyjścia. A wczoraj opisywała, że miała taki po zjedzeniu bardzo silny ból żołądka i dopiero po zastosowaniu mudry odpinającej jej to przeszło. Czy widzisz ezoterycznie jakąś przyczynę tego? Na pewno stres. Po pierwsze to, co mi się pokazało, że bała się. Trzęsło się ciało subtelne, trzęsło się ciało fizyczne i to był moment, kiedy hybryda poprosiła... Bo są jeszcze wyłapane hybrydy oprócz tego trzy, czyli tych osobników. Jest więcej. Z tego legionu SKT jest czwórka. Dlaczego zostały złapane tamte trzy byty również, mimo tego, że one nie są powiązane z Jolą? Dlatego, że zaczęły przyglądać się i tak jakby wcinać się w pracę, typowo robotyczni, bez wypracowanej cząstki. Czyli to oni próbowali wczoraj nam na łącza siadać, że nie mogłaś dołączyć do tej rozmowy? Nie mogłam dołączyć, nie dało się tego fizycznie wykonać, dlatego zostali tutaj postawieni. Powiązani nie są, ale też będą zabierani. To był kiedy byt zhybrydowany zwrócił się do dowódcy poziomów 1-7 i powiedział do niego: proszę, żebyś mnie zabił. Ja cię proszę, żebyś mnie zabił. Zlikwiduj mnie. Zwrócił się nie do swojego przywódcy. Ostatnią cząstką świadomości wtedy, kiedy mógł, poprosił, żeby go rozproszyć. Że on nie chce robić krzywdy. Jak mam zabijać, ja nie chcę być. Zabij mnie, tak powiedział. I to w tym żołądku, co się zadziało wtedy, to było odebranie tego, co on powiedział. To ten żal, strach, to wszystko się nagromadziło. Ten byt jest gotowy zrobić cokolwiek, żeby przestać istnieć, ale nie ma takiej możliwości. A z czego wynikają bóle kręgosłupa u Joli, Asiu? Widzisz przyczynę ezoteryczną? Dopiero kiedy ciało subtelne dzisiaj odpięło wpływ istoty zhybrydowanej, poczuło swoje ciało, to o czym mówiłam, że ona była w szoku, że dotyka ciała, a nie pancerza. Od tego
Ten pancerz był Od tego pancerza. Nie. Obciążeniem dużym też był dla niej. Obciążeniem bardzo dużym, bardzo ciężki pancerz. Nosiła go cały czas w części subtelnej i ona tutaj. Czy Jola subtelna rozumie tę całą sytuację, w której się znalazła, te okoliczności? Rozumie bardzo dobrze. Czy dzieci też rozumieją tę sytuację, w jakiej się znalazły? Tak. To jeszcze rzecz jakąś, która widziała córka. Córka kogoś zobaczyła. Kogo zobaczyła, Asiu? Praktycznie przebłysk tak naprawdę tego T1. On jakoś uważam, że z błędu eterycznego, bo nie umiem wytłumaczyć, jak ona go odebrała, ale musiał gdzieś być w eterze i tak jakby on w desperacji, myślę, to jest moje myślenie, ale uważam, że słuszne, próbował tak jakby w desperacji już nawet przebić się do tego świata, bo on chciał uciec, on cały czas próbował. Tylko dlatego, że było, jest zrobione przejście, które zostało zrobione przez wymuszenie, to po prostu on spróbował jeszcze dalej wbić się po prostu w ziemię, bo on tam dla siebie życia już nie ma. On nie widzi. Dobrze, czy na ile miała energetyki Jola, jak szukałyśmy ją przed pracą? Jak szukałyśmy ją przed pracą, energetyki miała 32%. A w chwili obecnej, kiedy jesteśmy w jej przestrzeni, kiedy zamknęła te kanały? Jak zamknęła, to w tym momencie, na ten czas, mamy 49%. 49%. Dobrze. Czy ona jest gotowa, aby do przestrzeni zawołać tutaj T1 plus tych supportu, którzy nie są bezpośrednio w ogóle związani z tą pracą? No byt nawet czeka tutaj otoczony przez strach tak. z poziomu numer 7, ale nie widzę, żeby zaczął tutaj coś robić. On nie chce niczego robić. Dobrze, to wchodzą do przestrzeni Joli. Ojej. Ta postać humanoidalna w tym momencie, kiedy on nie jest na rozkazie, jest strasznie poturbowana i pobita. To nie są rany z dzisiaj. To jest wieloletnie to, co on oberwał w walce. Tak wygląda. On mówi tylko, że on nie chce już istnieć. Czy to poczucie, Asiu, blokowania Joli, że ona czuła się zablokowana całkowicie w ogóle w życiu, w każdym jednym aspekcie, to też wynikało jakby tutaj z odbierania tego T1? A, jeszcze jedna rzecz. Wynikało z odbierania T1. Byt wyłapany przez tutaj dowódcę oddziału SKT, który zorientował się, że ten byt wypracował w sobie tak jakby odrobinę empatii, energii, miłości, wielokrotnie był przez niego krzywdzony. On był krzywdzony, on dostawał w łeb. Nie chciałeś pójść, to nie, masz iść. I było znęcanie się nad nim bardzo duże, jeżeli chodzi o tego przywódcę. I ja byłabym, wiesz co, nawet skłonna zrobić przekaz przywódcy w ogóle tego poziomu, jak zachowuje się ten dowódca tego sektoru. Wiesz co, ja jestem skłonna, żeby to zrobić. Ten przywódca nie jest taki, jak ten dowódca tego oddziału. Ten dowódca to jest po prostu psychopat. Ja myślę, że trzeba wysłać informację mu z całej tej pracy, żeby on zobaczył, jak doszło do tej sytuacji, jakie konsekwencje to No myślę, tutaj że ja potem nie do końca wie, co tam się wyprawia. No więc myślę, że powinien wiedzieć, jako osoba, która zarządza tym bałaganem. Ale idzie tam Dorotka. Kto idzie? Czekaj, bo teraz nic nie widzę, bo się coś wyskoczyło kilka osób mi naraz z lewej strony. O co chodzi? On do nas idzie. On no do właśnie nas... to jakby z tamtego wymiaru ktoś szedł. Ale tu przywódca poziomu numer 7 skacze i
Wszyscy z poziomów tego ze strażnikami, tak jakby, bo nie wiedzą, co się dzieje. A on idzie w jakim celu? Idzie po niego On i po tych... i po idzie tych... tutaj do przestrzeni. Ale w jakim celu? Nie wiem, co on chce. Ale to nie może wejść do przestrzeni, dopóki nie powie, bo on nie, ma... oni go tu nie wpuszczą. On mówi, że... Czekaj. Coś zobaczyła, bo to teraz to nic nie widzę. Że on nie wiedział o tym, bo on dostał ten przekaz, od razu się tak jakby pojawił tu. Ale mówi, że zostanie na zewnątrz. On ma zostać na zewnątrz, to już on zdecyduje, co dalej z nimi zrobi. To już nie jest nasza sprawa. Jest takie cofanie się w tym momencie, jak się na niego patrzy, jak nawet ktoś oddziałuje na ciebie energetycznie, czujesz taki ucisk, nie? No, czujesz jakby to z prawej strony dolatywało ciągle do lewej, takimi falami. Falami. Nie widzę stworzenia tutaj w tym momencie. Nie. Dobrze, w takim układzie, czy widzisz jakieś konekcje między Jolą a T1? Jak odpiła te wpływy, to już nie widzę. Ale mimo wszystko chciałabym, żeby Jola, zanim zostaną te byty wyprowadzone z przestrzeni, cofnie się z nami na linii czasowej do poprzedniego życia. Chciałabym, żeby w tamtym życiu zmieniła całkowicie linię czasową, czyli zmienia scenariusz z tymi książkami, z tym, co tutaj mówił, że ma czytać i przeciwstawne zdanie mamy. Nie czytać, bo to głupie. Tak, czyli zmienia w ogóle tę linię czasową, zmienia to życie, że nie wychodzi z takimi zapisami i z programami, które tutaj odbijają się też w tym życiu mimo wszystko jednak. Tak. I wychodzi zupełnie na wyższych częstotliwościach niż poprzednio, w innym miejscu, bo im wyższe częstotliwości, tym miejsce jest inne, z którego wychodzi z tego ciała, do innego miejsca wchodzi i nie spotyka w ogóle T1. Tak to zmienia. I wchodzi w to życie, wybierając sobie sama warunki tej inkarnacji, czyli tamte warunki inkarnacji. Anuluje Joli, ona ich nie przyjmuje, nie akceptuje. I tutaj sama zapisuje sobie księgę życia Joli. Dokładnie precyzuje, jak to życie ma wyglądać. Co chce przeżyć, czego chce doświadczyć. I na tych warunkach wchodzi w to życie. I do teraźniejszości. Spokój, niezależność, asertywność, empatię, ale też zbalansowaną taką, żeby to nie przekroczyć jakiegoś progu. Rodzinę, dobre dogadywanie się z bliskimi, tworzenie też więzi, uczucie też tęsknoty, którego też nie miała, uczucie bycia potrzebną komuś i potrzebę innych ludzi w swoim życiu. To wszystko, czego zabrakło. Odczuwanie takiej opieki, miłości drugiej osoby, doświadczanie takich emocji też ma zapisane. Dobrze. Czyli teraz w teraźniejszości, jak stoimy, znowuż w tej przestrzeni, ona te warunki całkowicie zmieniła. Zobacz, czy zmieniła się też linia czasowa u dzieci, ponieważ jeżeli ona zmieniła, anulowała tamtą księgę życia, więc i u dzieci, zobacz, jakie teraz jest to DNA. Czy widzisz, że jest na odwrót, tak jak było? Czy jest to zmienione? Totalnie, ale tutaj już ta jedna choroba już bardzo wpisana, ale nie powinno to się przejawiać tak jak do tej pory. A po drugie, ich relacje też powinny być inne. Bardzo dużo się zmieni, tylko to trzeba troszkę czasu dać na energię u tego najstarszego syna. Córka przestanie widzieć różne rzeczy, których też nie rozumie. Dobrze, czy oni są gotowi, aby tak. T1 i ta reszta opuściła przestrzeń? Jest jeszcze jedna sprawa, Dorotko. Uważam, że możemy
No nie pracujemy tutaj z bytem, ale z Jolą, ale uważam, że możemy tutaj odrobinkę zadziałać, dlatego że przywódca poziomu 1.7 jest w stanie pomóc temu bytowi pracą laboratoryjną swojego pracownika, żeby pozbyć się tej części mechanicznej i dać mu szansę na, bo to nie jest byt, który rani bohaterów. Ale Asiu, to nie jest nasza kwestia. To dowódca poziomów musi między dowódcą tamtego wymiaru się porozumieć. Byt poprosił o rozproszenie jego samego przez jego przywódcę. Trochę jest to byt, który może coś pozytywnego wnieść na przyszłość i byłoby troszeczkę szkoda, żeby został rozproszony, bo jest szansa, żeby on był. No, ale nie rozumiem naszej roli w tym, Asiu. Nadal nie rozumiem, co ty do mnie mówisz. Tutaj on prosi o rozproszenie. Ja trochę to neguję i próbowałam mu przesłać przekaz, że ma szansę po prostu żyć, bo on się do tego, żeby być bardzo wartościowy. Może też wielu ludziom swoją pracą nie szkodzić, pomagać, ale on z nadziei chce po prostu tej decyzji. Trochę mnie to poruszyło, dlatego o tym mówię. Okej, ale to już oni muszą między sobą to ustalić. My nie wchodzimy tutaj w rzeczy, które nas nie dotyczą. Jesteśmy tutaj z powodu Joli. Na razie Dobrze. wychodzi, bo ma opuścić przestrzeń, tak? Tak, Czyli tutaj i do ta reszta tych bytów, które mu tam trzy byty, zaportowały też. bo oni coś tam ustalili. Dobrze. No, Tak, żeby te wszystko. supportu, nieświadoma, takie też maszynowe, wychodzą z tego przewódcą poziomu maszyn, z tego innego, on zabiera. Natomiast decyzją podjętą nie moją, ani nie decyzją bytu T1, ustalili przywódcy tutaj, że wychodzi byt z przywódcą poziomów 1.7 tutaj naszego wymiaru. I jest Dobrze, dobrze. dobrze. To już oni między sobą. My w to nie wchodzimy, nie ingerujemy w takie rzeczy. Dobrze. Ja jeszcze mam pytanie do Joli Subtelnej. Czy ona chciałaby zrobić przekaz również mężowi i Tomaszowi? Tak. Przekaz będzie przekazem, ale tutaj od razu wiadomą rzeczą jest to, że relacja z mężem przez to nie ulegnie poprawie. Tutaj chciałabym powiedzieć inaczej, ale to się nie zmieni, dlatego że tej relacji praktycznie już nie da się budować. Jedyne, co jest do poprawienia, to jest ta druga relacja, która jeszcze A jak szans. Tomek odbiera tą informację z tej pracy Wiele energetycznej, rzeczy z tej go bardzo sesji? zaskoczyło, powiem tak. Bardzo go zaskoczyło. Wiele razy zastanawiał się nad pewnymi rzeczami i układał sobie w głowie też, co mógł zdjąć, to zdjął. Cześć padają tutaj z Jolą i to zależy tylko od nich, tak? Co Dobrze. ściągnięcia, to sobie po prostu zdjął. Dobrze. I chciałabym, żeby Jola i cała reszta inkarnacyjnie jeszcze sprawdzili z poprzednich inkarnacji, między inkarnacjami, czy są jakieś traumy, przekonania, programy, jakieś sytuacje, które zapisały się w poprzednich życiach bądź między inkarnacjami, które wpływają bezpośrednio na doświadczanie tego życia w takim pozytywnych Na aspektach. pewno wielokrotnie u Joli przewinął się brak poczucia własnej wartości, potrzeba Wyciąga to. wartości, a jeżeli nie dostała uczuć, takie sytuacje były, w poprzednich też wcieleniach robiła sobie taką ochronną zimną tarczę, czyli nie okazywała w ogóle. Karma tutaj się też przewija, grubo się Tak, przewija ta tak, karma. W tak. różnych takich aspektach, pod wieloraką taką, pod wielorakimi takimi wpływami, ona też tak się nawet falami rozchodziła, powodując poczucie winy wielokrotnie, poczucie żalu albo poczucie obowiązku. Tu najważniejsze to to. Jeszcze proszę dalej.
Wiele razy zawiodła się na ludziach, co by też tłumaczyło to tu, że ona nie czuła z nimi. Fakt faktem, wpływ był głównie od bytu, ale nie czuła z nimi więzi, tęsknoty, nie miała ochoty na ich towarzystwo, to też. Mhm, wyciąga to wszystko. I to wszystko. A u synów i Tomek między innymi? Empatia na pewno większa. Tutaj najstarszy syn miał zawsze duże wymagania w poprzednich inkarnacjach co do siebie. Musiał temu sprostać. Nigdy nie były to rzeczy, które były z nim zgodne. Nie mógł tam zareagować agresywnie. Odbił sobie tu. Stąd tutaj. Odbił sobie tu. A widzi to teraz? Tak. Dobrze, ściąga to wszystko, zmienia linię czasową, może to zmienić. Mniejszych chłopców też. O, dziewczynka miała problem. Mieszkała w bardzo niefajnym miejscu w lesie, ciemno. Te jej strachy też, widzenie czegokolwiek, to jest wynik, że ona tam po zmierzchu z domu się nie wychodziła, ani się nie wracała, bo się bało tam wyjść. Wyły wilki, było to w lesie, było ciemno, żadnej latarni. Nic nie widać. Wiele też strachów, lęków jej się tu przeniosło, też wyciąga. Bardzo dobrze. I tych dwoje chłopców też głównie gnębienie mi się pokazuje. W tamtym. Wyciągają to. W domu gnębienie, w szkole gnębienie i w każdym wieku, w dorosłym nawet życiu, tak jakby się to powtarza. Jakby czarne owce cały czas. Takie coś. I po wyciągnięciu tych rzeczy wpisują sobie przeciwstawne zapisy, które ich umacniają, powodują, że czują się, że mają moc sprawczą, czują się kreatywni, wolni, wartościowi. Tak, na pewno. Asertywni. Poczucie własnej wartości też muszą wpisać, bo było im to bardzo zaburzane systematycznie. Asertywność, wolność, tutaj możliwość wyrażenia swojego zdania bez konsekwencji, ale tutaj jeszcze jedna rzecz. Jak zobaczą zmianę zachowania w mamie, tak, to też wiele rzeczy się odmieni. Dokładnie. Muszą to zobaczyć. A jeszcze jedną rzecz, jaką może sobie wpisać Jola, moim zdaniem, że te poczucie takiego jedzenia z obowiązku, bo ona sobie musi jeść. Nie. Żeby sobie wpisała, że jest to przyjemność. Jedzenie jest przyjemnością. Jeżeli coś smakuje, to jest to bardzo fajne uczucie, tak? Robi to? Tak. Robi. Zmienia. Dobrze, jeszcze mają sakramenty do wyciągnięcia, Asiu. Na pewno Jola chce to zrobić. Może zapytać resztę członków rodziny, ewentualnie również Tomka, jeżeli mają, niech wyciągną. Chcą wszyscy ściągnąć? Tak. Dobrze, to niech wyciągną. Tam myślę, że ktoś przyjdzie, prawda, po te sakramenty, Asiu? Myślę, że znowu z koszykiem. No tu jeszcze trochę tego mamy. Leciał, słuchaj, jak dwa razy leciał. Nie? No, wczoraj dwa razy leciał. No. Przychodzi. I jest tutaj już, jeszcze nie doszedł, ale idzie. Wyciągają te sakramenty. Wiesz co, to może też z automatu usunąć tego świetlistego, co się tam gdzieś czai w razie czego. Tak, tak, tak. Niech go zgarnie. Ale fajnie by miał zobaczyć, ile osób tutaj miało te sakramenty. Zobaczyć, nie? No, miałby co tutaj, miałby żniwa. Żniwa by miał. Miałby. Przechodzi przywódca poziomów 1-7 istot świetlistych po sakramenty. I chce zabrać. Niech mu Jola po prostu, niech oni przekazują jego, niech mu oddaje, tak. Dokładnie. On je zabierze, bo to wszystko do niszczenia idzie, tak. Tak, tak. To jest zmiana, dlatego że to byty nosiły nieraz po drodze, to ginęło, potem ktoś to znajdywał, rzucał w kogoś innego i tak jakby miało kółko, nie? Tak. To po prostu zmieniły się prawa i trzeba robić tak.
Chociaż od jutra będzie to też Dorotka zmienione, bo będzie przechodził nie przywódca, tylko osoba, którą wyznaczy. Oddelegowana. No to nieważne, ważne, że zabiorę. Dla nas to nie ma znaczenia. Ważne, że ktoś z koszykiem przyjdzie. No to tutaj pan świetlisty. Dla mnie to i czerwony kapturek może przyjść z koszyczkiem. Ale bez wilka. Mi się przypomniał ten byt, co miałyśmy na pracy, jak to powiedziałaś, to się za Śnieżkę przebrał. No, tak, pamiętasz? Też to pamiętam. Dobrze, są oddane, on poszedł z tym, także oni już nie mają tego na sobie. Dobrze, okej. Okay. Czy widzisz jeszcze u dzieci jakieś programy przekonania? A rodowo jeszcze, Asiu, trzeba zobaczyć u Joli i u wszystkich? Też ta karma głównie tu się przebija. Karma się przebija. Zgodzi się z losem, że ty masz być, nic nie zmienia i po to, co ludzie powiedzą, czyli tak jakby uzależnienie swojego życia od opinii ludzi. Bo to wstyd, bo coś, bo zmiany, na zmianę był czas wcześniej, tak jakby, że za późno na nie, coś takiego ja widzę. A to chyba u Joli też takie, przede wszystkim właśnie, takie myśli, nie? Dzieci nie mają, tylko tą taką karmę. Jola, bo to widzę u Joli. Że już w tym wieku to już się nie dokonuje zmian. Nie trzeba robić w ogóle, bo to już czas na to minął, czyli no ale... Ale to kto o tym? Oczywiście, to my o tym decydujemy, na co. Po prostu we wcześniejszych takich sytuacjach, kiedy ktoś próbował tak jakby zmienić swoją relację lub związek, takie rzeczy, co on wymyśla, co on odpindala, czy, no, czy się pogrzało na głowę, tak? Ale wymyśliłaś w tym wieku, no wstyd i zajmij się sobą, poczytaj książkę, tak? Ale Jola to wszystko wyciągła, nie ma... Dobre rady, nie? Tylko nie słuchał, niekorzystne. Ona sama podejmuje własne decyzje, nie słucha żadnych rad, tylko idzie za głosem własnej intuicji. Na pewno postąpi właściwie. Na zdrowie. Jeszcze mogę. Ja już tak profilaktycznie. To już na przyszłość. To już na przyszłość, dobra. Tak, dobrze. Powyciągane rodowo wszystko? Wyciągane jest rodowo i powyciągane inkarnacyjnie. Dobrze. To, co mogą tu ją bojkotować i dzieci, to jest też rozwinięte. Dobrze. Czy w takim układzie dzieci są gotowe, żeby opuścić przestrzeń mamy? Tak. Dobrze. I zobacz, Asiu, jak wychodzą do własnych przestrzeni, jak te ich przestrzenie wyglądają. Chłopcy muszą na pewno, tych dwoje, którzy mają tutaj ten problem zdrowotny, wykreować sobie nowe, bo tam się nie da być. Tam się nie da. A najstarszy chłopiec musi, poza tym reszta w miarę ma okej te przestrzenie, on musi w ogóle sobie poprawić energetykę albo zmienić przestrzeń. To jest jego problem. No to teraz to musi zrobić. Zmienić, czyli on chce poprawić, no i on sobie zmienia tutaj jakieś jezioro, chyba ryby lubi, albo chciałby, bo jakieś tam krzesełko widzę nad tym, teraz okej. Okay. Dobrze. A tych dwoje musi sobie w ogóle stworzyć, bo tak się nie da. Wykreowują sobie te przestrzenie? A oni się pytają, czy mogą mieć jedną. Nie, każdy ma swoją. Nie mogą. A czy dwie takie same? Mogą być takie same. No to już jest... jakie one sobie zrobią. No one muszą być oddzielne, nie można we dwoje w jednej być. Takie pokoje zabaw, takie różne rzeczy. Jakbyś miała taki, wiesz, pokój pełny atrakcji, gdzieś tam z wyjściem na jakieś okno, na jakąś wodę. Tak to wygląda teraz bardzo. Ale mają wyobraźnię, oni potrafią zobaczyć szybko. By sobie zrealizowali to, co chcieliby mieć. I mi się wydaje, że takie pokoje im się marzą. I dlatego pytali, czy w jednym. No nie. Nie wolno w jednym, ale wolno. Ojej. Dobrze. Czakry u nich pracują prawidłowo u wszystkich dzieci? Prawidłowe są czakry. Największy problem mieli chłopcy tutaj i ten najmniejszy syn, jeżeli chodzi o czakry, bo niektóre z nich były, ja bym to nazwała, że w etapie wyłączania, bo te one
Tak jakby przygasły, a te kolory powinny być takie, wiesz, Tak. są widoczne w czakrach, a nie były. Intensywne. Intensywne, tak. Dobrze, a jak widzisz przepływ energii u Joli w tej chwili? Dobrze widzę. No w końcu widzę, bo nie było go. Tak, Nie było wszystko zablokowane. Było zablokowane, no tak. Dobrze, Jola teraz oczyszcza przestrzeń fizyczną, tam gdzie przebywają dzieci, cała rodzina, jak i ona. Może też zrobić przekaz do Tomka, żeby też oczyścił własne to jest wskazane. Fizyczną przestrzeń, tak. Żeby jego dom też wyczyścić, jego mieszkanie. Tak. I czyszczą sobie. W porządku. Dobrze, i teraz Asiu, na tych nowych warunkach Jola idzie do przyszłości, do przyszłego roku i niech zaobserwuje, co widzi na tych nowych warunkach, jak widzi swoje życie. Zobaczyła troszeczkę, że tutaj musi wybrać sobie jedną ze ścieżek. Nie iść dwoma na raz i czuć. To nie da się tak na dłuższą metę. Musi podjąć jakąś decyzję. Która jedną ścieżkę już zna, na drugą nową weszła sama, więc musi sobie wybrać, bo tu na dłuższą metę to był akurat nakład ciężkiego bytu, ale jeżeli nawet go nie będzie, żadnego nakładu na przeszłość, jakiegokolwiek, to też tak jakby jej nie pomaga. Ale to ona ciało subtelne już to wie i wie, też jej spokój. To się wszystko też odbijało na apetycie na przykład, na różnych rzeczach, bo to jest po prostu stres i nie da się robić pewne rzeczy jednocześnie. Trzeba tutaj sobie wybrać jedną korzystną. Gdyby pierwsza była korzystna, to by nie pokierowała się do drugiej. Tak to no wygląda. Oczywiście, tak to jest. Asiu, przekaż jeszcze Joli, żeby oczyściła energetycznie wszystkie tatuaże, które ma na ciele. Już bez względu na to, co to jest. A jakie są? Bo ja tak widzę. Runy są, ale to bez względu już na to, co jest, niech energetycznie je oczyści. No, runy. No tak. Więc tutaj trzeba oczyścić. No, alfabetem wikingów nie mówimy, bo to trudne. Więc tutaj wymaga to czyszczenia energetycznego. No, zdecydowanie tak. Nie polecam tatuowania sobie run, zwłaszcza tych po modyfikacji, czyli nowocześniejszych, dlatego że są bardzo zanieczyszczone, a tym bardziej skryptów. To naprawdę może kogoś przegruchać, ale tu ona oczyszcza energetycznie te runy i też wyrzuca z głowy, bo jeszcze widzę, to do ochrony ma służyć. Nie, to nie, tutaj nie ma żadnej ochrony. Sama dla siebie jest ochroną. Nie potrzebuje żadnych atrybutów. W porządku. Dobrze. Czy nadal ma poczucie w przyszłości, że jest zablokowana, że nie ma możliwości ruchu, że nie odbiera emocji własnych? Nie. Te uczucia, które zawsze miała, jej też wrócą. Część, czyli można by było powiedzieć, wynikła część, bardzo mała część, ale jednak też z tego niespełnionego małżeństwa. To też jest w stanie człowieka bardzo dobrze przeblokować. Akurat tutaj główny wątek był inny, bo był tu byt. Część też rzeczy odbieranych brała się z jej własnej sytuacji, więc tutaj Jola wie, że musi tą sytuację wyklarować. Ale to już ciało subtelne. Chyba to wszystko. Czy widzisz, że nadal ma takie odruchy płaczu bez powodu w przyszłości? Nie będzie to już na tyle nasilone, jak to wyglądało, ale może to też powodować sytuację, w jakiej Jola jest. Czyli tutaj musi zdjęła nakłady bytu tu bardzo dobrze, bo były bardzo ciężkie. To się powinno ułożyć, ale jeszcze
Sprawy osobiste, które ma do załatwienia swoje, mogą też mieć gdzieś skutek. Człowiekowi wydaje się, że jest silny, a czasami w takich sytuacjach po prostu się popłacze, bo emocje muszą wychodzić. Tak, One się tak. bądź. Nie utrzymamy ich w nieskończoność w środku, bo to boli, to nas Nie da się ich kumulować. Dlatego zdjęcie nakładu to jest jedna sprawa, a poukładanie swoich spraw życiowych to jest druga. Czy widzisz, że nadal w przyszłości ma problemy z zapamiętywaniem, przede wszystkim języków? Nie. Wszedł stres, głównie tutaj, który odbierała przez jeden. I nie widzę już, żeby jakiś był taki problem, żeby naprawdę tego nie mogła zapamiętać. Czy ciało subtelne Joli uważa, że rozwiązało swój problem? Tak, rozwiązało. Czy widzisz, żeby ona miała potrzebę chodzenia z kąta w kąt po eterze, takie odruchy, które miała wcześniej? Nie, dlatego że to chodzenie po eterze to nie było jej, to było, ona odbierała to, co czuł T1, on. Jeśli ona gdzieś tam szła, nie wiadomo czego tylko szukała, odbierała jego przekazy i kierowała się tak jakby, gdzie on miał pójść, ale on chodził też głównie po swoim też świecie, gdzie ona wstępu nie ma, więc ona w podobnych kierunkach kierowała się w eter, gdzie coś miała sprawdzać, patrzeć, ale ona tylko widziała co. I nie wiadomo było, dlaczego właśnie, o co tam chodzi, tak? Czy ciało subtelne Joli chciałoby fizycznemu ciału coś przekazać? Tak. Że na pierwszym miejscu zawsze powinna być ona i jej potrzeby, a potem dopiero niech patrzę na coś innego. Jeżeli pokieruję się tą zasadą, ułożę swoje życie osobiste sama, życie jej bliskich też się w jakiś sposób ułoży. Ścieżki, które są jeszcze przed nami, też nie do końca wiemy, jaka to jest droga, ale możemy postarać się, ale żeby była prosta. Jak najmniej zakrętów, tym spokojniejsza głowa. Taki przekaz robi ciało subtelne. Troszeczkę jeszcze mowa u ciała subtelnego. Przekazy muszą też dojść do normy, ponieważ przez ten nakład robotyczny ciężko było mi szczytać, żeby ten przekaz jakoś, wiesz, brzmiał, tak jak przekazywała. Jest na pewno jej bardzo wdzięczna za wykonaną pracę. Dziękuję za pozbycie się tutaj robotycznej tej mechanizacji, jaką miała na sobie nałożoną. My również pięknie dziękujemy za możliwość uczestniczenia w jej pracy. Opuszczamy, Asiu, przestrzeń Joli. Wracamy do własnych przestrzeni. Rozłączamy się z całą energią tej sesji. Rozłączamy się ze wszystkim i ze wszystkimi całkowicie. Oczyszczamy się z energetyki tej pracy po żadnym prysznicem. Wyrównujemy swoje frekwencje. Ładujemy się własną energią. Wypełniamy się nią. I wracasz, Asiu, do teraźniejszości, skąd do ciebie mówię. I na trzy powracasz całkowicie do fizycznego ciała, fizycznego życia, wypełniona swoją własną energią, kreatywna i wolna. Jeden, dwa i trzy. Jestem. Jak się czujesz, Asiu? Wszystko dobrze? Co, tak, ale nie odczuwałam tak energetyki za bardzo w trakcie pracy jakiejś takiej ciężkiej, ale jak
Przy wychodzeniu jednak była ciężka, bo zrobiłam. Po prostu chce mi się spać, nie? Jaru, włączysz mikrofon? Jedna sekundka, Dorotka, tylko trzeba wejść, wiesz? Dobrze. Coś odbierałaś, Jolu? Coś przychodziło do ciebie podczas tej pracy? Wiesz co, wydaje mi się, że taką empatię poczułam do tego, T1. Tak się nawet trochę zrobiło mi się go żal. Znaczy, no na pewno każda istota, która ma świadomość, niezależnie od tego, jak wygląda i kim jest, uważam, że należy się jej szacunek. I to nie o to chodzi, żeby tutaj kasować te istoty, nie wiem, robić im krzywdę i zachowywać się tak, jak niektóre istoty w stosunku nas się zachowują, bo to jest broń obosieczna, to jeżeli będziemy tak robić, no to nigdy nie będzie dobrze, tak? No ale z drugiej strony też nie możemy ingerować, to mimo to, że uruchamiają się tutaj takie odruchy empatyczne, tak, gdzie chcielibyśmy pomagać. Uważam, że nie możemy ingerować w sprawy, które dotyczą między wymiarami tutaj tych dowódców. Oni powinni to między sobą ustalić. Ja nie chcę wchodzić w takie koneksje, w takie relacje, bo no, nigdy nie wiadomo, czy gdzieś rykoszetem się nie dostanie. Tak. Mimo całej empatii i sympatii do tej istoty, jednak uważam, że tutaj decyzyjność już jest na wyższym szczeblu i nie nam o tym decydować. My możemy tutaj wchodzić. Takie uczucie empatii. Tak, no ja też je odbierałam, ale no niestety nie możemy tutaj wchodzić w te rzeczy, bo to nas nie dotyczy. My pracujemy z ludźmi. Pewnie, że czasem zdarza nam się przy okazji, jak ściągają klienci jakieś tam emocje, a powiedzmy istota nie wchodziła celowo i nie robiła czegoś celowo, to też często te istoty ściągają jakieś swoje traumy, które też mają, tak jak ludzie. No ale natomiast to, co już jest po wyjściu z przestrzeni tej osoby, jakby my już w to nie wchodzimy, bo to nie jest nasza przestrzeń. My jakby tutaj nie wchodzimy, mimo tego, nie wchodzimy w paradę tutaj przywódcom i dowódcom. To oni są od tego, żeby tutaj decydować, zarządzać i odstawiać te istoty w odpowiednie miejsca, tam gdzie przynależą. My się tym nie zajmujemy. To nas nie dotyczy, tak. Dobra wiadomość jest taka, jak ci Jolu to może pocieszy, bo też empatię odebrałaś do niego, słyszałam, co mówiłaś, że byd został przekazany do naszego wymiaru, gdzie w laboratorium zostaną zdjęte mu nakłady nałożone przez jego świat. On tą cząstkę ludzką w sobie, takiego człowieczeństwa, empatii, miłości, którą wypracował sam. Podziwiam go do tej pory, jak to zrobił, bo nie miał praktycznie możliwości, praktycznie żadnej, ale jeżeli wyjmie mu się oprogramowanie, to jest bardzo wartościowy byt, który na przyszłość może spokojnie, on nie będzie wywierał wpływu na ludzi, ale będzie mieszkał sobie w poziomach. Nie jest do likwidacji, to nie jest taki